Triathlon Live. Przychodzimy dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem. Dzisiaj powiemy Wam kilka słów na temat wizyty u fizjoterapeuty z małym dzieckiem, z kilkutygodniowym dzieckiem. Powiemy Wam, kiedy udać się na taką pierwszą wizytę, czego możecie się spodziewać podczas takiej wizyty i co na taką wizytę należy ze sobą zabrać. Może na początek, kiedy udać się na taką wizytę? Z doświadczenia wiem, że rodzice trafiają do nas, do fizjoterapeutów, czasem dość późno. Zwykle po tym, jak lekarz stwierdzi jakieś nieprawidłowości w rozwoju, przepisze skierowanie i wtedy rodzic decyduje się na wizytę u fizjoterapeuty. Ja osobiście bardzo bym chciała, aby każdy rodzic pomyślał o takiej wizycie, nawet jeśli nie ma bezpośrednich wskazań. Na taką wizytę do fizjoterapeuty myślę, że można udać się już na początku drugiego miesiąca. Jeżeli nawet nam jako rodzicom wydaje się, że wszystko jest w porządku, że nasze dziecko rozwija się prawidłowo, to my, fizjoterapeuci, podczas takiej wizyty możemy dostrzec nawet niewielkie nieprawidłowości, skorygować je szybko, co na pewno wpłynie bardzo pozytywnie na dalszy rozwój Waszego dziecka. Jak przebiega taka wizyta? Podczas każdej wizyty fizjoterapeutycznej przeprowadzamy wywiad z rodzicami, pytamy o dziecko, o obserwacje rodziców, czy jest coś, co Was niepokoi, czy jest coś, co budzi w Was niepokój. Pytamy również o przebieg ciąży, o poród, o ewentualne choroby w rodzinie itd., itd. Nawiązujemy kontakt z dzieckiem jeszcze przed przeprowadzeniem badania, bo jak wiemy, małe dzieci zwłaszcza są bardzo nieufne, więc nawiązanie takiego bliskiego kontaktu z dzieckiem jest podczas takiej wizyty bardzo, bardzo ważne. Samo badanie takiego dziecka nie jest bolesne. Podczas wizyty oczywiście bawimy się troszkę z dzieckiem, badamy dziecko przez zabawę, może tak to określę. W domenie fizjoterapii pediatrycznej istnieją dwie metody, metoda Andy D. Bobat i metoda Wojty. Badamy dzieci względem tych metod. Czasami wykonujemy chwyty, które mogą budzić u rodziców niepokój, ale z własnej strony zapewniam Was, że nie jest to bolesne, wszystko przebiega prawidłowo i jeżeli nawet dziecko troszkę marudzi, to jest to normalne, ale nie należy się wcale obawiać. Co zabrać na taką wizytę? Oczywiście pamiętajmy, dziecko jest najważniejsze. Dodatkowo, jeżeli dziecko urodziło się już z jakimiś nieprawidłowościami, z jakąś wadą, no to należy zabrać ze sobą wszystkie karty badań, dotychczasowe leczenie. Dodatkowo zabieramy ze sobą zabawkę. Zabawkę, którą dziecko najczęściej lubi się bawić. Po co taka zabawka? Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, że trzeba będzie u dziecka przeprowadzić terapię, czyli leczenie, to potrzebujemy czasem do tego jakiegoś motywatora. Najlepiej sprawdza się w takim przypadku zabawka. Zabawka, którą dziecko najczęściej się bawi, którą lubi, bo czasami zabawki, które my używamy, nie są zbyt interesujące dla dziecka i przeważnie dziecko bawi się swoją ulubioną zabawką i jest go łatwiej zmotywować podczas terapii. Dodatkowo duży ręcznik kąpielowy, no i oczywiście jakieś ciuszki do przebrania. Teraz kilka słów na temat samej terapii. Jeżeli już podczas badania dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości w rozwoju, to przechodzimy do terapii. Oczywiście podczas całej wizyty rodzice są obecni na sali. Tłumaczymy, nawet jeżeli przystępujemy do badania dziecka, to tłumaczymy rodzicom, co w danej chwili będziemy robić, czego rodzice mogą się spodziewać. Tak samo jest podczas terapii, jeżeli już przeprowadzamy jakąś konkretną terapię, czy na przykład przygotowujemy dziecko do obrotu, dziecko, które kończy 5. miesiąc, które nie potrafi się obrócić na bok,
albo dziecko półroczne, które nie odwraca się jeszcze na brzuszek, no to podczas takiej terapii motywatorem jest oczywiście jakaś zabawka i stymulujemy dziecko do obrotu. Oczywiście podczas terapii staramy się, aby jak najwięcej ruchów wykonało dziecko. My tylko stymulujemy, zachęcamy go i pomagamy mu. Podczas takiej terapii, jak już wcześniej mówiłam, wszystko jest tłumaczone rodzicom. Jeżeli są jakieś konkretne chwyty, czy jakieś konkretne rzeczy do pokazania, to najpierw pokazujemy to na rodzicu, później ewentualnie na ladce terapeutycznej, a później przystępujemy do terapii na dziecku, po to, aby rodzic nabrał pewności do nas, do wizjoterapeutów, bo jak wiemy, jeśli rodzic jest spokojny, to dziecko również. Jak widzicie, taka wizyta u fizjoterapeuty to jest nic strasznego, więc zachęcam wszystkich rodziców obecnych, jak i przyszłych do wizyty u fizjoterapeuty. Nie należy się obawiać. Jeżeli nawet wystąpią jakieś nieprawidłowości w rozwoju, to jeszcze nie oznacza, że występuje jakaś poważna wada. Czasami wystarczy kilka seansów, aby wszystko wróciło do normy. Oczywiście nie mówię tutaj o bardzo poważnych wadach rozwojowych. Mówię o pewnych nieprawidłowościach, typu tego, że dziecko nie obraca się, nie chce raczkować, późno podnosi się do siadu itd., itd. I naprawdę po kilku seansach przeprowadzenia terapii można uzyskać bardzo dobry efekt. Więc jeżeli nadal zastanawiacie się, czy pójść na taką wizytę do fizjoterapeuty, to zapraszam Was jak najbardziej. Nie ma czego się obawiać. Podczas takiej wizyty dostaniecie wszystkie informacje, wszystko zostanie Wam wytłumaczone. Tak więc naprawdę serdecznie zapraszam. Wiem, że to jest już ostatni filmik przed świętami wielkanocnymi, tak więc ze swojej strony, jak i ze strony Paritosza życzymy Wam wesołych świąt wielkanocnych, wesołego Alleluja. Spędźcie ten czas w gronie rodziny i przyjaciół, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!